potrójne szczęście spotkało mieszkańców Tczewa, państwa muńskich. Od 26 października są szczęśliwymi rodzicami trojga dzieci. Malutka Laura, Maja i Jakub są mieszkańcami Grodu Sambora. Trojaczki wraz z rodzicami odwiedziły tczewski ratusz, by odebrać wyprawkę małego tczewianina. Zaspana jesteś troszeczkę, tak? Także witamy. A? Laura. Nie, to jest dziewczynka, bo kombinezony mają taki zapach. Przynajmniej wiemy. O. I to muszę powiedzieć, że to jest przyszła pani... No to jest ta korporacyjna. A, i kawaler. Tak, cała dwójka. Kubuś. Tyle dzieci naraz, to też nie... Może maseczki zdjąć? No. Myślę, że tak. Jakie grzeczne, a przed chwilą były takie rajury. Dziecka to jest tu. Jeszcze. Serię panie Andrzeju podła. Skarby A nie, włącza się. Dobra. Dobrze, no właśnie. Jesteśmy udziałowcami, jesteśmy za społeczna inicjatywa. Większość gmin, a jest ich 19, jest... Jak zmieniło się życie świeżo upieczonych rodziców po przyjściu dzieci na świat? No właśnie, jak wygląda życie z trójką takich maluszków? No powiem szczerze, że nie jest to łatwe życie. Jest dużo pracy, dużo wyrzeczeń, ale po prostu każdy ich uśmiech wynagradza wszystko. Wynagradza zmęczenie, wynagradza brak snu, wynagradza nawet to, że człowiek nie je po prostu albo przypomina sobie, że trzeba zjeść śniadanie, żeby funkcjonować. Ale po prostu tylko patrzeć się na nie i czyste słodziaki. No ale nie ukrywam, no jest to ciężko, trzeba dobrze się zorganizować. Także na początku po prostu był wielki chaos, a później zaczęliśmy mieć kalendarz i zapisywać wszystko po kolei, kto co robi, o której godzinie karmienie. No musi być organizacja, bez tego po prostu się nie da. A ile godzin w ciągu doby pani sypia? No to... Trudne pytanie. Dzisiaj wyjątkowo spałam 3,5 godziny. Ale nie, no, chyba nawet dobrze wyglądam z tego, co wiem, jak na 3,5 godziny snu. No ale tak jak mówiłam, zdarzało mi się nie spać po 36 godzin i funkcjonować i trzeba było po prostu funkcjonować dla maluszków. Także no cóż, kobieta jest stworzona do tego. No nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, bo to była niespodzianka prawdziwa, ta cała trójka, bo na początku miało być tylko jedno dziecko. Cała reszta okazała się dopiero po kilku miesiącach. No i tak to wyszło, tak. Ale teraz będzie przewaga kobiet w rodzinie. No niekoniecznie, bo jestem promotorem tego młodzieńca i jakoś będziemy trzymali razem sztamę, damy radę z kobietami. Trojaczki rzadko chyba się zdarzają. Musimy sprawdzić, bo ja nie pamiętam, żeby w ciągu ostatnich 30 lat były trojaczki, czy były wcześniej. Jakieś życzenia może świąteczne na koniec dla mieszkańców w takim gronie zacnym dzisiaj? Życzę wszystkim rodzinom, żeby też takie coś im się zdarzyło i takie szczęście się pojawiło w Tczewie. Miłe panie, mili panowie, bierzcie przykład. A propos życzeń świątecznych i marzeń świątecznych, to jakie jest wasze marzenie? No przede wszystkim, żeby nasze dzieci zdrowo się rozwijały i zdrowo rosły. To jest takie najważniejsze dla nas marzenie, dlatego że to one są teraz całym naszym światem. Poza tym, tak jak z mężem postanowiliśmy w przyszłym roku, może jeszcze jedno dziecko i na tym zakończyć już. Na tym zakończyć już, że tak powiem, plan całej naszej rodziny. No i żyć szczęśliwie i w zdrowiu, to jest najważniejsze. Trojaczki rzadko przychodzą na świat. Zgodnie z medycznymi statystykami stanowią zaledwie 0,15% wszystkich ciąż. Szanse na taką ciążę zwiększają wcześniejsze ciąże wielokrotne w rodzinie. Tak też było właśnie u państwa muńskich.